Co to znaczy czuwać w modlitwie? Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Ewangelia według Łukasza 21:36. Czuwać w modlitwie. Po tym, gdy Syn Boży dał swoim uczniom nieco szersze wejrzenie w swe serce, powiedział: pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ewangelia według Mateusza 26:38. Prosił o to, aby czuwać wraz z Nim, jednak nie z tego powodu, aby modlili się o Niego. W strasznej godzinie Jego ludzkie serce tęskniło za współczuciem, ale jak miałoby serce człowieka wstawić się za Nim przed obliczem Boga? Tę walkę musiał stoczyć na swych kolanach zupełnie sam i dokładnie z tego też powodu oddalił się na ten czas od swych najbardziej zaufanych towarzyszy. Jeżeli więc on, jedyny bezgrzeszny człowiek w godzinie ciężkiej próby, tak bardzo odczuwał potrzebę modlitwy, o ileż większa powinna być nasza skłonność do tego? Co tak właściwie oznacza czuwać? Po pierwsze, czuwanie to przeciwieństwo spania. Gdy ktoś śpi, nie jest w stanie kontrolować już rzeczywistości wokół siebie, i z tego względu nie ma zdolności stawiania oporu wobec wroga, gdyby w tym czasie natarł. Chrześcijanin, który nie czuwa, nie posiada żywej społeczności ze swoim Panem, staje się w tym stanie dogodnym celem, tarczą, do której strzela wróg, a ponadto przesypia sposobność do posługi, którą zleciłby mu Pan, gdyby nie spał. W przeciwieństwie do tego, czuwać oznacza uwzględniać Pana we wszystkich okolicznościach codziennego życia, stawiać Go stale przed sobą, jak mówi Psalm 16, werset 8. Psalm 16, werset 8. Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swymi, a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. I nie dopuszczać do tego, aby nasza łączność ku górze została zerwana. Mając więc ten werset, czuwajcie więc, modląc się cały czas, Ewangelii według Łukasza 21:36, widzimy, że jesteśmy wzywani do tego, aby czuwać w modlitwie. Jeśli jesteśmy czujni, niemal wszystko zamienia się w modlitwę. Sam Pan powiedział do swoich uczniów, czuwajcie więc, modląc się cały czas. Tak jest napisane w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 36 werset. Poprzez czuwanie rozpoznajemy, mówiąc obrazowo, gdzie szatan zastawił na nas hak swojej wędki, skryty za smaczną przynętą. I czynimy to przez Ducha, który bada i odkrywa każdą rzecz ukrytą, o czym możemy przeczytać m.in. w pierwszym liście do Koryntian, drugim rozdziale, wersecie 15. 1 Koryntian 2:15. Ale duchowy rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzany. 1 Koryntian 2:15. Najmądrzejszy człowiek na ziemi dwukrotnie pisał: jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Tak mamy napisane świadectwo w przypowieściach Salomona, 6 rozdział, 10 do 11 wersetu i 24 rozdział od 33 do 34. O ileż lepiej jest więc zamiast czegoś takiego złożyć swe ręce do modlitwy. Niemniej, także i w tym musimy zachować ostrożność,
aby nasze modlitwy nie przerodziły się w pospolite klepanki i pusty religijny rytuał. Jakże szybko się zdarza, że zasypiamy podczas modlitwy, wyrażając utarte formułki lub jakby prawiąc Bogu całe kazania, albo modląc się do współbraci, jeśli jest to zbiorowa modlitwa. Modlimy się do członków rodziny zamiast do Boga. Bożym życzeniem, Jego życzeniem jest jednak, abyśmy modlili się świadomie i konkretnie, ufnie i z wdzięcznymi sercami. Apostoł Paweł pisał: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Tak napisał w liście do Kolosan, 4:2. Piotr apostoł nie wziął sobie szczególnie do serca napomnienia Pana, aby czuwać i się modlić. Dlatego nie mamy się co dziwić, że krótko potem uciekał spłoszony, gdy zobaczył oddział żołnierzy. Nie tylko to, idąc bez modlitwy, sam naraził siebie na wielkie niebezpieczeństwo, wkraczając za Janem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Gdy tam nieco później dosięgnął go głos piejącego dwukrotnie kura, zdążył do tego czasu już trzykrotnie zaprzeć się swego pana. Geoffrey Terry Bull, opisując tę sytuację, ujął sedno sprawy w bardzo wymownych słowach. Powinniśmy wspomnieć ów rzut kamienia, abyśmy nie musieli płakać, gdy zapieje kur. Tak więc to nasze napomnienie. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, zapisane w Ewangelii według Łukasza, 21:36, mówi nam, abyśmy byli świadomi i abyśmy chcieli czuwać w modlitwie. A jednak ostatecznie Piotr nauczył się na swoich błędach tej najpoważniejszej życiowej lekcji. Dlatego Bóg dał mu autorytet do tego, aby niósł od tamtego czasu przestrogę dla innych, aby nie popełnili tych samych błędów. Później z pasterskiego serca napominał wśród współwierzących: bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Tak czytamy w pierwszym liście Piotra, 5:8. Zamiast spać, tak jak owych 10 pan, odtąd apostoł ten żył w świetle nadchodzącej wieczności, ponieważ też wiemy, że napisał w pierwszym liście Piotra 4:7, lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Jak dalece jesteś w stanie rozpoznać w swoim własnym życiu związek pomiędzy brakami w modlitwie a duchowymi upadkami? Jak łatwo przychodzi nam w dni weekendowe wieczorem, by przedłużać wieczory, prowadzić różne rozmowy lub bez wielkiej potrzeby przeszukiwać różne zasoby, na przykład internetu? Również jak ciężko dodać w taki wieczór jedną godzinę więcej do czasu, w którym moglibyśmy sami lub wspólnie z innymi uklęknąć przed Bogiem, aby czuwać w modlitwie. Jaki jest tego powód? Oraz jak mógłbyś to zmienić we własnym życiu?